Cześć moi drodzy, z tej strony FireL i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku razem z moimi widzami będziemy bawili się w chowanego. Osoba, która najlepiej się ukryje, wygrywa 1000 V-dolców. Ale nie martwcie się, dla was dzisiaj też coś przygotowałem. Jeżeli pod tym odcinkiem jeszcze dzisiaj zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to w komentarzu rozdam dwa razy kod po 50 zł PSC oraz rozlosuję dwie lamy, ponieważ mam ich aż 4 sztuki. Więc możecie wygrać dzisiaj sobie dwie lamki. Dwa razy kod PSC po 50 zł, tylko musicie zostawić 10 tysięcy łapek w górę jeszcze dzisiaj pod tym odcinkiem. Przypominam, że konkurs jest organizowany tylko dla subskrybentów i dla ludzi, którzy mają wpisany kod FireL w sklepie Fortnite. Ja już teraz nie przedłużam i zapraszam na kozacki tryb Hide and Seek. Cześć moi drodzy, z tej strony FireL, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 11 osób i będziemy bawili się w chowanego w wesołym miasteczku. Tylko nie wiem, czy ono jest takie do końca wesołe, ponieważ niezrównoważony psychicznie clown, czyli FireL, będzie szukał z Diglem, Grapplerem, no i z Rift to Go'em. Nie wiem, po co mi ten Rift to Go, ale okej, moi drodzy, zasady są bardzo proste. Macie w tym momencie 2 minuty, żeby się schować. Jeżeli się schowacie, już się nie przemieszczacie. Osoba, która najlepiej się schowa, zostanie ostatnia znaleziona. Wygrywa 1000 V-dolców, więc jest o co walczyć. Chowajcie się, rozejść się. Moi drodzy, zobaczcie, jaką kozacką mapkę dzisiaj dla was znalazłem. Jest przecudowna, więc gościu tutaj się mega namęczył, żeby ją stworzyć. Mi się wydaje, że ten odcinek zasługuje tak na minimum te 8000 łapek w górę, więc zostawiajcie szybko łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z widzami Hide and Seek. A jeżeli chcielibyście wystąpić w takim odcinku, wiecie co musicie zrobić? Wpisać kod FireL w sklepie Fortnite, wtedy ja was dodam do znajomych. I któregoś z dnia, jak będę nagrywał odcinek, dam znać na moim Discordzie i wtedy będziecie mogli śmiało ze mną zagrać. Tak jak dzisiaj, szczęśliwych 11 osób. 3, 2, 1. Niezrównoważony psychicznie clown zaczyna szukać. Czy jesteście gotowi, moi drodzy? Okej, na samym początku przejdźmy się tutaj. Co to w ogóle jest? Nie dość, że będziemy zwiedzali mapkę, to jeszcze będę szukał osób. Mamy tutaj jakąś łódź podwodną. Ej, zarąbiście to... Aha, można pod wodę wejść, kozak. Ej, super to wygląda. Tu są takie schodki, że można sobie wyjść. Dobra, jak widzimy, niestety nikogo tutaj nie ma. Tutaj mamy jakąś World Largest Heavy Ball, największa kula na świecie. No dobra. High Ride za 5 dolarów, można się bryczką przejechać za 5 dolarów, super. Czy jest ktoś tutaj na tej fermie? Jakie duże dynie. Ej, ktoś się naprawdę namęczył, żeby zrobić taki kozacki biom. Dobra, jak widzimy, tutaj niestety nikogo nie ma. Ja mam też grappler, w którym będę mógł się przemieszczać. Zobaczmy sobie tutaj. Ej, tu są niby takie ala konie, tak? Ej, jak w Minecrafcie konie takie kwadratowe. Kozak. Dobra, sprawdźmy sobie teraz tutaj. Ursus stoi. Budować niestety nie możemy, ale grapplerem mogę sobie wchodzić wyżej. Sprawdźmy, czy ktoś tu jest. Nie ma. Koło dyń nie ma, ale słuchaj, jakbym tędy się przeszedł, to chyba mogę to obiec w koło i ktoś może być schowany tutaj za sianem? No niestety nie. Dobra, wychodzimy z tej stodoły. Tutaj na górę mogę wejść? Mogę, ale tutaj nic nie ma. Jestem ciekaw, jak ten grappler, czy on mi się skończy? Czy po prostu mam nieskończoną ilość? Dobra, tutaj są jakieś toje. Tu też nic nie ma. Co my tu mamy? Jakąś chatkę kolejną? Toalety! Czy ktoś jest zamknięty w toalecie? Proszę państwa, czy ktoś się tutaj schował? Najwyraźniej chyba nie. Dobra, nikogo nie ma. Drzwi nie zamykam, żebym wiedział, że już tutaj po prostu byłem. Tutaj sprawdźmy toaletę, nikogo nie ma. Nikogo nie przydusiło? No jak widać nie, ale ej, tu by była naprawdę mega kryjówka, jakby ktoś wskoczył na tą kabinę i tam się schował. Żeby było ciekawiej, odpalmy sobie Rift to Go'a i zobaczmy z góry, jak to wygląda. Okej, polećmy sobie teraz w prawo. Tutaj mamy jakiś... kolejka górska. Ej! Tu jest cudownie, zobaczcie co się dzieje. Ciekawe, czy ktoś tutaj będzie, mam jeden strzał tylko do Digla. Chyba mi się ammo nie odnawia, więc troszeczkę lipa. Ale tutaj może ktoś być schowany. Tu ładnie sobie zjedziemy na butach. Mam battle bus w ogóle kozacki na plecach. Nie wiem, czy widzieliście. I tutaj może ktoś być schowany. Ja wam mówię, ktoś tutaj może się schować, mi się wydaje. Ja bym się tutaj schował, tak na przykład. Tu jest tak dosyć wysoko. I bym myślał... Wow, wow, fall damage wyłączony na szczęście. Wymyślał, że FireL tam nie wejdzie się, nie będzie fatygował. Czekaj, czekaj. Nie, myślałem, ktoś tam jest, okej. Wow, ej, przecież to jest moja morda krzywa, zobaczcie, jaki clown. Nos mu się świeci nawet, dobra, tutaj w tej gębie, na tym
języku musi ktoś być. Musi ktoś być. Uwaga. Hello. Nikogo? Ej, co jest? Co jest 5? Ohohoho. Ohohoho. Labirynt. Nie. Przecież ja tutaj... Nie, nikogo nie znajdę. No nie ma szans. Jeszcze bounce pad. O co tu chodzi w tej mapie? Zobaczmy w końcu ten wielki, diabelski młyn. Jesteśmy mega wysoko teraz. Wylądujemy sobie na nim i się rozejrzymy. Czy mi się wydaje, czy ten zając się przemieszczał? Ej, ale bug. Ale bug. Z daleka. O stary. Diabelski młyn cię sprzedał, niestety. Niestety, Dylong z diabelski młyn cię sprzedał. Zobaczysz sobie na odcinku, dlaczego tak powiedziałem. Ponieważ ponieważ nie było cię kompletnie widać. A z daleka, jak stanąłem na... Kurczę, czekajcie. Hop. Diabelski młynie. Grafika się nie zrenderowała i po prostu było cię z daleka widać. Dziwna sprawa. Lecimy dalej. Ej, ten diabelski młyn jest kozacki. On mi tutaj podpowiada. Jak to mój ziomek. Tutaj w wagoniku ktoś jest? Nie ma. Ej, może być tak, że ktoś się schował w wagoniku. Że odpalił tego lancha i poleciał do wagonika i wylądował w nim. Czy tak się stało? Nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę. Najgorzej. Tu są drzwi otwarte. Ktoś nie zamknął. Czyli ktoś będzie w środku. Dzień dobry. Albo i nie. Bo tutaj nie ma gdzie się schować. Ktoś tu lata. Ktoś tu lata? To ja latałem, Daniele, jak coś. Tak. Dobra, idziemy dalej. Najgorsze jest to, że nie mam amunicji do digla. Tutaj można wejść jakoś, tylko trzeba to przemyśleć, jak to zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę wyjść. Kto to? Kto to taki odważny? Uwaga, Kubadi. Pozdrawiamy Kubadiego. No niestety, mordeczko, dobra kryjówka, ale nie do końca. I teraz jak ma Farrell stąd wyjść? Okej, okay, jeszcze kolejna osoba pewnie będzie w środku. Kto tutaj jest? Podgłośmy sobie troszeczkę słuchaweczkę, żebyśmy wszystko słyszeli. Wow, jaka tu jest wiksa w ogóle pod schodami. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Też nie. Może tędy. Tu kręconymi schodami w jedną, kręconymi schodami w drugą. Kto to budował? Przepraszam państwa. I tutaj nie ma nic. Okej, okay, tu są jakieś wejścia. Prawo. Lewo. Dawid Giustino 123 nakryty przez niezrównoważonego psychicznie klauna. Witam. Okej, okay, czyli z pewnością już nikogo tutaj nie będzie. Ohoho, najlepiej. Patrzcie, tu macie takie maszyny, że rzucasz niby w to i ta kładka się zapada i ktoś pada do środka. Wątpię, żeby ktoś tam był, ale wejdę i sprawdzę. No, aż się potem pofatyguję. Damy nura. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Wyskakujemy. Hop. O, tutaj też nikogo nie ma. Można wyjść? Można, śmiało wyjść, okej. Okay. Łop, raczej tak nie doskoczę. Dobra, jeszcze raz. Cyk, 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 hop. Raz tutaj, hopsa. A, dzień dobry panu. Co to za jaszczur paszczur? Boruś 69, to, no niestety o. Boruś. Okej, okay, gdzie ja byłem, moi drodzy? Tu już byłem, a tutaj jeszcze shooting gallery, ale tu mamy jeszcze jakiś kontener. Czy ktoś w tym kontenerze... Jest? Elo, no elo, elo. Witam, Danielka. Cześć. Leć. Wow, wow, wow. I cyk na respa. I cyk na respa. Dobra, na szczęście miałem grapplera, udało mi się wyjść. Tu wejdźmy sobie teraz do shooting gallery. Czy ktoś będzie... Kusza leży za darmo? Ej, no i o to chodzi. O to chodzi. Można jak przejść. Zadamo, to wiesz. Ej, ole, tu jest 200 IQ. Hello! Mag 878. No nice, no nice, nice. Pozdrawiam, pozdrawiam. I zobaczmy teraz. Tutaj da się przejść? Nie da się przejść, ale tam jest kryjówka 200 IQ. Ej, tutaj jest przecież jedzonko pana hamburgerka. Alright.
kogoś słyszę. Jak to szaku jest? Normalnie. W koło żeś chodził? No. O nie, ja mówię, gdzie on jest? Ktoś mi tu tupcze i tupcze. Chodzę w koło, patrzę, a tu nikogo nie ma, kurde, dobra. Ile mi zostało jeszcze tych osób? Nie wiem, stary. Jeszcze raz ten młyn nieszczęsny. Musi ktoś tutaj być, to jest niemożliwe. Kurde, przeleciałem. Ej, odbiło to mnie, jeszcze raz, patrzcie, tam było chyba wejście, o ile się nie mylę. Czekajcie, 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 hop. Hop, 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 dobra, dobra, dobra. A kto to? TFT wariat, wariacie, jak ty, skąd w ogóle, ja nie wiem, macie 2 minuty, żeby znaleźć kryjówkę, a wy się chowacie w takie, że miejsca, jakbyście, nie wiem, grali codziennie w tą grę. Znaczy w tą mapę. Dla mnie jest to niepojęte, nie? Wow, wow. Pogchampik, pogchampik. Nie no, mi się wydaje, że tutaj ktoś jeszcze musi być, bo to nie jest możliwe. Tu jest jakieś jeszcze pewnie wejście dalej. Ukryte sto... Patrz, wiedziałem, że tutaj jest wejście ukryte. Ej, to jest backstage. Pod schodami jest ktoś? Jest, pod schodami! Ja dziękuję. DS Herbix, GG. Kurczę, nie wiem kompletnie. Wiem, że tutaj jeszcze jest ten jeden śmietnik, do którego nie wchodziłem. Tutaj koło elektrowni, wiem, że był. Ale mam grappler, w sumie mam. Dobra, można wejść, zobaczyć. Nie wierzę. Nie wierzę, Deadpool. Był. A ja mówię, chodzę tutaj. Słucham, czy coś się dzieje, nikogo nie ma. Czyli ostatnia to była przedostatnia osoba? Tak, to była przedostatnia, no. WP Merosik, mordo, gdzieżeś ty był? Gratuluję, wygrałeś 1000 V, gdzie ty byłeś? Nie wiem jak wyjść. Aha, Rosik, moi drodzy, nie wie jak wyjść, ale tak się schował, że po prostu nie da rady go znaleźć. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Wspierajcie z kodem FARAL w sklepie Fortnite, jeżeli chcecie wygrać karnet bojowy, bądź też 1000 V. Ja dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za uwagę, trzymajcie się, hej!